U progu rozpoczęcia nowego sezonu moim i Państwa gościem trener Abklan Resowi Rzeszów Radosław Mroczkowski. Trenerze, witamy serdecznie. Witam, dzień dobry. Za nami czas przygotowań do kolejnych zmagań ligowych, otwarcia nowego sezonu. Proszę powiedzieć, czy wszystkie z zamierzonych celów, które stawialiście sobie, zostały zrealizowane? Na pewno w większości tak. Ja tutaj nie chcę dokładnie wchodzić w taką analizę, ale przygotowania, gry kontrolne, zmiany kadrowe, to w większości tutaj zostało to zrealizowane i na pewno przed tym pierwszym meczem na pewno jeszcze jest okienko, w którym możemy coś zrobić, niewykluczone, że tak będzie, w co też mocno wierzę, ale jesteśmy zadowoleni z przygotowań i z tego, co było do tej pory. To wkomponowanie nowych zawodników na pewno było priorytetem waszych działań, bo kilka nowych twarzy pojawiło się w zespole przed rozpoczęciem sezonu. No i właśnie praca, ażeby zespół znowu stanowił monolit. Zmiany były nieuniknione i też wynikające z wielu czynników, ale w przygotowaniach praktycznie od początku mieliśmy większą grupę tych zawodników nowych. Też już na zgrupowaniu w Sanoku praktycznie byliśmy w komplecie. To też dawało nam trochę większy komfort pracy i wprowadzanie tych nowych zawodników. Dlatego ten etap też był wcześniej przygotowany, co chcę podkreślić, bo nie były te rzeczy robione w czasie przygotowań, tylko już dużo, dużo wcześniej. Praktycznie startowaliśmy z tymi zawodnikami, których sobie już wcześniej gdzieś zaplanowaliśmy. Pytanie, które wielokrotnie już przewijało się, ale teraz tak u progu nowego sezonu, ten drugi na poziomie pierwszej ligi, łatwiejszy czy raczej cięższy? No to będzie odpowiedź pewnie na bieżąco, jak będą już mecze mistrzowskie, bo też musimy pamiętać, że te rozgrywki są trochę inne, jeżeli chodzi o drużyny, które znów walczą o utrzymanie. Mówię o trzech drużynach, to jest troszeczkę inny wymiar i to ciśnienie też pewnie będzie i chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby tego ciśnienia było jak najmniej, przynajmniej dla nas i to będzie chyba taki pierwszy cel. Wielu dziennikarzy pyta, jak kadra, czy wszyscy zdrowi i gotowi do przystąpienia do pierwszego spotkania. Na szczęście tych problemów takich zdrowotnych nie mieliśmy zbyt dużo i kontuzji, dlatego tutaj jesteśmy gotowi, a czas pokaże, mówię, mecze mistrzowskie zweryfikują tak naprawdę wszystkie te dotychczasowe rzeczy, które były zrobione. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj złych momentów. W sobotę udajemy się do Katowic na pierwszy mecz z GKS-em Katowice, Beniaminkiem Ligi. Czy z trenera punktu widzenia takie spotkania są cięższymi pojedynkami, bo nigdy nie wiadomo, czego spodziewać się po tej drużynie, która awansowała, która gra na fali, czy też podchodzimy jak do każdego innego rywala? Myślę, że jak do każdego innego, tylko jest to mecz wyjazdowy. Beniaminek, czyli Katowice, to nie jest drużyna anonimowa i zawodnicy, którzy tam też występują, też ich znamy i też znamy zespół, dlatego tutaj na pewno będziemy przygotowani na to spotkanie, tak jak do każdego, ale nie ma mowy o tym, że tutaj ktoś w tych rozgrywkach będzie dla nas anonimowy. Po to pracujemy, żeby też wiedzieć jak najwięcej o przeciwniku. Wiele mówi się o tych celach Resowi na ten sezon, ale myślę, że chyba jeszcze nie czas i nie pora, żeby konkretnie mówić, czy to będzie walka o coś więcej, czy o utrzymanie. Nie patrzymy na to chłodno, bo mówię, trzeba rozpocząć dobrze rozgrywki. Też patrzmy obiektywnie, bo nie tylko Resowia się wzmocniła, też inne zespoły poczyniły transfery interesujące i ciekawe i to też powoduje, że te rozgrywki może będą ciekawsze, może będzie wyższy poziom, ale absolutnie nie możemy bazować na tym, że skoro tu były transfery, to gdzie indziej absolutnie nie. No też patrząc na te ruchy, które były w pierwszej lidze, to widzimy kilka ciekawych transferów i też na podstawie tego możemy patrzeć, kto się
też wzmacnia, a takich ruchów było sporo. Trenerze, te wyniki osiągane w czasie sparingów na pewno napawają sporą dozą optymizmu, chociaż wiadomo, sami piłkarze mówią o tym, że to tylko sparingi, trzeba na to patrzeć absolutnie chłodno. Tak, ja w ogóle bym się tym nie sugerował i też no, wyniki sparingów są wynikami, tak? Natomiast to jest narzędzie dla trenera, dla pracy i wiemy dobrze, że w sparingach realizuje się różne zadania. Zespoły są w różnych momentach przygotowań i też ustawione w różnych konfiguracjach, dlatego to jest trochę inna ocena, inne realia. Mecz mistrzowski jest w pewnym sensie już odpowiedzią na to, co się dzieje lub co będzie się działo. Natomiast pewnie w przygotowaniach, w sparingach też chcemy wygrywać, też chcemy realizować jak najlepiej te rzeczy, które są postawione. Dlatego nie chcę się tłumaczyć z tego, że wygraliśmy sparingi, bo ja też w swojej przygodzie z piłką miałem odwrotne sytuacje, gdzie było zupełnie inaczej, ale to nie jest do końca wykładnik tego, co się działo w przygotowaniu. Na koniec, czy możemy jednoznacznie powiedzieć, z jakimi nadziejami wybieramy się do Katowic? Tak jak rozpoczęliśmy przygotowania, czyli z taką pełną mobilizacją, pełnym takim dobrym nastawieniem do tego, żeby w tej rundzie, w tych rozgrywkach stworzyć sobie trochę więcej takich dobrych rzeczy i dla siebie, i dla kibiców, i dla klubu. Dlatego o to będziemy zabiegać od pierwszego spotkania i przez całą rundę. Trenerze, dziękujemy za poświęcony czas. Dziękuję.